Co sądzisz o nowej płycie Taco Hemingwaya? Pytanie skłoniło mnie do podzielenia się z wami obserwacją, o której wszyscy chyba w sumie wiedzą, ale powiem je, bo nic mądrego nie powiedziałem jeszcze w tym odcinku. Powiem ją. Wygłoszę ją. Otóż jak jesteś artystą, muzykiem przeważnie, ale nie tylko, tam jakimkolwiek, i robisz jakąś rzecz, i zyskujesz dużą rzecz fanów, i im się to bardzo podoba, to nagle dochodzisz do momentu takiego, że masz dwa wyjścia. Albo będziesz robił to samo, co robiłeś cały czas, albo bliźniaczo podobne to, co, do tego, co robiłeś wcześniej. I wtedy część fanów zarzuci ci, że skończyły ci się pomysły i robisz cały czas to samo. Albo masz jeszcze drugą opcję. Pokombinować trochę, zacząć robić coś trochę innego, spełniać się bardziej twórczo w jakimś tam innym, w innej stylistyce. Wtedy odezwie się również część fanów, która zarzuci ci, że to już nie jest to samo, zmieniłeś się, wypaliłeś, już kiedyś byłeś lepszy, teraz ty kombinujesz za bardzo. Najlepsze jest to, że w tych dwóch grupkach to są przeważnie te same osoby, które będą kurwa narzekać zawsze, bo taką mają naturę, więc muszą sobie trochę ponarzekać. A tak naprawdę żadna z tych dróg nie jest zła. W sensie, jak masz ochotę robić cały czas bliźniaczo podobne rzeczy do tych, które robiłeś, to jest okej, no dopóki dalej robisz to dobrze. Jak masz ochotę pokombinować, też jest okej, dopóki robisz to dobrze. Oczywiście ja nie mówię, że nie można krytykować, bo ktoś faktycznie może spuścić z tonu i zacząć robić gorsze rzeczy. Ale krytykowanie za kombinowanie albo za stałość jest troszeczkę głupkowate. Chyba wszystko w tym temacie. A, pytanie było jak płyta. No bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo fajna. Bardzo fajnie, bardzo fajna, bardzo fajna, fajna. Bardzo fajna. Zaproś na następne zastępstwo Jakuba Czarodzieja. A może by tak na przykład nie? Czy ty wiesz, kim ja jestem? No, teraz już wiem, bo sprawdziłem. Co prawda ostatnim razem jak to zrobiłem, to dla tej osoby się to nie skończyło jakieś najlepiej. Ale głęboko wierzę, że tym razem będzie inaczej. Otóż moi drodzy, Hiroi Iki, czy jak to się czyta, jest osobą, która wrzuciła na YouTube'a jeden film. I na tym filmie przez całe 21 sekund królik gryzie marchewkę. Niech Bóg cię błogosławi, Hiroi Iki. Internet jest ci wdzięczny. Właśnie takich filmów potrzebujemy. Uważam, że ten królik zasługuje na co najmniej 10 tysięcy łapek w górę jak nic. Pokażmy temu królikowi, jak bardzo go szanujemy i jak bardzo wolimy filmy z królikiem jedzącym marchewkę od filmów z patologiczną rodziną pijącą wódkę. Dlaczego kot miecia nazywa się szynka? Nie mógł być to kurde boczek czy inny pasztet? Jak ona się w ogóle szynka nie nazywa? I to w ogóle nie był mój kot. To był koci aktor wynajęty z kociej agencji statystów. Wierzcie dalej youtuberom, to kurwa daleko zajdziecie w życiu. Zawetowali mi ustawę! To był jeden z tych komentarzy, na które nie mam nic do powiedzenia, ale jakoś tak, no chciałem go po prostu przeczytać. Czemu ten świat jest taki nieśmieszny? Nie! On był śmieszny, dopóki nie pojawił się na nim gąciarz! Sense of humor. Nie, to akurat całkiem niezły żart. Sense of humor.